W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego witam Was, kochani, w niedzielny poranek 5 lutego, życząc Bożego prowadzenia i błogosławieństwa. Być może wielu z nas jest dopiero w drodze do Kościoła, przygotowuje się, może mamy nieodpowiednie, jak się nam wydaje, często ubrania i szukamy tego stroju, który byłby godny do tego, by pójść w nim do Kościoła. Być może zastanawiamy się, jaka jest nasza droga do tego Kościoła. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zatrzymali się przy słowie, które jest Ewangelią tej niedzieli. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, wersety od 9 do 13. Posłuchajcie proszę. Kiedy Jezus odchodził stamtąd, zobaczył siedzącego w punkcie celnym człowieka, który miał na imię Mateusz. Powiedział do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy w domu Jezus zajął miejsce przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z nim i jego uczniami. A kiedy faryzeusze to zobaczyli, zapytali jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada przy jednym stole z celnikami i grzesznikami? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Zastanawiam się, gdzie każda i każdy z nas, my wszyscy, gdzie byśmy się ulokowali w tej historii, gdybyśmy mieli stać się jej częścią. Czy bylibyśmy wśród tych, którzy pytają, dlaczego Jezus jada z grzesznikami, a nie z nami? Czy może bardziej pasującą do nas postawą jest postawa tych, którzy są grzesznikami, wiedzą o tym i szukają sposobności, by pozwolić Bogu zmieniać nasze życie? Nie dam odpowiedzi, ale proponuję, aby idąc dziś do Kościoła, idąc dziś za Jezusem w modlitwie, abyśmy poczuli i zrozumieli, że Bóg zaprasza nas do swojego stołu. Niezależnie od tego, jak pogmatwane jest nasze życie, jak bardzo skomplikowane, jak wielkie naprawy wymaga. A wiemy doskonale, że każda i każdy z nas należy do grona grzeszników. Nie ma wyjątków wśród nas, nie ma lepszych i gorszych. Wszyscy potrzebujemy Bożej łaski, wszyscy potrzebujemy nadziei, wszyscy potrzebujemy Bożej miłości i tego, by Jezus zaprosił nas do swojego stołu i nie wyrzekł nas, nie wyrzekł się nas w tym momencie. Kochani, proszę, abyśmy dawali sobie nowe szanse. Bo tak jak Pan Jezus nikogo się nie wyrzeka, ale pociąga nas do zmiany w życiu, do przemiany w życiu, tak my nawzajem przyjmujmy siebie przy stole. Niech Bóg daje nam z tego radość i niech nam błogosławi. Dobrej niedzieli, kochani. Idźcie z Bogiem.